Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Ja się nazywam Jopeczek, a to już jest kolejny odcinek, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam mało znaną mangę, którą naprawdę warto dać jej szansę. Manga ta nazywa się Wielki Strażnik Biblioteki, a w dzisiejszym odcinku przedstawię wam pokrótce jej fabułę, zalety, dlaczego warto ją kupić, no i dlaczego taki w ogóle odcinek powstał. I ten odcinek jest zapowiedzią nowej serii na kanale, więc serdecznie zapraszam do materiału. Na początku opowiem wam pokrótce, o co chodzi w fabule, żebyście się nie pogubili. A więc fabuła opowiada o małym chłopaku imieniem Teo, który ma 6 lat i mieszka w małej, malutkiej wioseczce Amun na prowincji. Niestety chłopak nie cieszy się sielankowym dzieciństwem, dlatego że nie dość, że mieszka w biednej rodzinie i jego siostra, która jest od niego chociaż że starsza, ale nie umie czytać i pisać, pracuje bardzo ciężko i katorżnicze, żeby chłopak mógł po prostu chodzić do szkoły, to oprócz tego jest też szykanowany i dyskryminowany właśnie przez to, że jest biedny w szkole i przez to, że wygląda inaczej od reszty dzieciaków. Ale naszemu kochanemu Teo to nie przeszkadza, bo ma bardzo optymistyczne podejście do świata i do wszystkiego. I oprócz tego, żeby odciąć się od tych wszystkich niechcianych rzeczy, czyta. Uwielbia czytać, ba, powiem nawet, że kocha czytać i wiele godzin zasiaduje w jakichś lekturach. Nie tylko w lekturach, ale w książkach historycznych, krajobrazowych, etc. A jego największym marzeniem jest podróż do niejakiego miasta imieniem Avdzak. To miasto w tym uniwersum jest to stolica książek. Stolica książek, gdzie jest masę księgozbiorów z całego świata. Oprócz tych z całego świata są też jakieś książki lokalne, nielokalne, wiele historycznych i młody Teo po prostu marzy i naprawdę nawet teraz chce wyruszyć w tą podróż, która jest to dziesiątki kilometrów stąd, żeby po prostu móc zasiadywać się w lekturze. Z biegiem fabuły poznajemy też taką informację, że on chce zostać jednak kafną też. Kafna to, jakby ktoś nie wiedział, to jest zawód zwykle zarezerwowany dla dziewczyn, więc też Teo spotyka się troszeczkę z dyskryminacją ze strony rówieśników i nie tylko, że co ty chcesz iść na zawód, gdzie dziewczyny chodzą, żeby się w łeb i w ogóle, ale też nie mu to nie przeszkadza. A ten zawód zajmuje się zwykle konserwacją starych książek, konserwacją po prostu książek w ogóle, żeby służyły dłużej, tłumaczenie starych tekstów na nowe, takie różne sprawy. No i ogólnie fabuła o tym opowiada, o chłopaku imieniem Teo, który kocha czytać i po prostu przyszłości się bardzo światu. I sama fabuła i dzieje się w takich jakby świecie fantastycznym, nawiązującym bardzo do krajów arabskich, krajów Bliskiego Wschodu. Bardzo to widać poprzez kulturę, poprzez sztukę i poprzez takie różne inne rzeczy bardzo zauważalne. Albo przez to, że też często tam widać wielbłądy i takie różne środki transportu, nie jeżeli konie. I to też jest taka wielka inspiracja właśnie Bliskim Wschodem i też czasami Egiptem. Teraz przejdźmy do zalet, które są trzy, więc przejdźmy do zalet. Pierwszą zaletą, jak już mogliście zauważyć, jak mówiłem o fabule, jest to właśnie fabuła, która jest naprawdę bardzo fajna i nietuzinkowa. Nie dostaniemy od wszystkiego od razu, ani też nie ma czegoś takiego, że dopiero od 10 tomu wszystko się dowiadujemy, ale od pierwszego tomu z każdym rozdziałem dowiadujemy się wszystkiego krok po kroczku. I to według mnie jest bardzo fajny zabieg i to tworzy coś takiego, że naprawdę tą mangę chce się czytać i nie ma czegoś takiego, że po kilku tomach ona się nudzi, bo naprawdę na każdym kroku ona nas zaskakuje. Nasz główny bohater poznaje dużo fajnych postaci, znajduje się w dużo fajnych sytuacjach, miejscach. Jak już mówiłem, jak podróżuje tego Avdzaku z kolejnymi rozdziałami, to spotyka ją go troszeczkę miłe, niemiłe sytuacje, ale naprawdę z każdym dobrze wychodzi. No i to jest bardzo fajne, przede wszystkim właśnie fabuła. Kolejną już drugą zaletą są to rysunki. Tak, ja jestem osobą, która zbytnio nie zwraca na to uwagi, ale w tej mandze muszę przyznać, że rysunki jest to totalnie majstersztyk. Rysunki tutaj w tej mandze są naprawdę genialne. Nie tylko mam tutaj na myśli malowidła jakichś po prostu, wiecie, miejsc typu jakieś puszcze, piaszczyste plaże, stepy rodem z Mongolii, czy też jakby, jak już mówiłem, puszcze jak z po prostu Puszczy Białowieskiej, duże lasy, klasyczne na przykład sady dębowe i w ogóle. Po prostu jest tego tam bardzo, bardzo dużo, aż kipie tam z ładnych rysunków. To też tam bardzo ładnie ukazane są rysunki klasycznych ludzi, mieszczan, wieśniaków, po prostu zwierząt, które też są bardzo ładnie narysowane i często warto zawiesić nad tym oko. I przede wszystkim też już drugą zaletą, jak teraz mówię, są te rysunki, które naprawdę cieszą oko i moim zdaniem po prostu warto, jak czytacie tą mangę, będzie mi bardzo miło, jak ją przeczytacie,
to po prostu, żeby chociaż na chwilkę zawiesić oko, bo naprawdę jest na co popatrzeć. I to naprawdę na jakieś ładne budowle stare, jakieś nie piramidy, nie piramidy, takie różne rzeczy, które w tej mandze jest ich dużo i naprawdę są bardzo fajnie ukazane. Przejdźmy już do ostatniej, trzeciej zalety. A trzecią zaletą jest to przekaz tej mangi i morał. Pierw przejdźmy do przekazu. A więc przekaz jest taki, żeby wierzyć w siebie i się nie poddawać, bo w sumie Teo w tej mandze nie jest chłopakiem, który ma bardzo trudny start, ale jednak jak wam to wytłumaczyć, udaje mu się po prostu sięgnąć tego wszystkiego, zdobywa swoje największe marzenie. Oprócz tego przeżywa niesamowitą historię, którą wy i też możecie razem z nim towarzyszyć, czytając tą produkcję. Oprócz tego, że warto wierzyć w siebie i się nie poddawać, to jest też morał, że warto czytać książki. Tak, ta manga, jak już mogliście pewnie się domyślić, jak już to o tym wszystkim mówię, jest zwykle o tym, żeby zachęcić młode zwykle osoby albo nastoletnie osoby do czytania książek. Bo książki to nie tylko nuda, jakie to dziwne lektury w tych czasie zadają, ale też fajne historie, piękne powieści, które nieraz mogą nas doprowadzić do łez, do złości, do szczęścia, do śmiechu. I właśnie o tym jest ta manga. Ta manga nie jest jakąś niewiadomą jaką historią, ale przede wszystkim trzeba przyznać ją jedno, że ma niesamowite podłoże fabularne, bardzo piękną kreskę i bardzo ładne rysunki i właśnie przekaz i morał, który jest genialny. I moim zdaniem warto dać tej mandze szansę. Okej, to by było na tyle z tych trzech zalet. Teraz przejdźmy do podsumowania. Powiem, ile tych w ogóle tomów w Polsce wyszło i dlaczego w ogóle taki odcinek zacząłem. Więc przejdźmy do podsumowania. Na początku podsumowania pragnę zaznaczyć, że w Polsce wyszły niestety tylko 3 mangi tej fajnej produkcji. O czwartym tomie nic mi nie wiadomo. Wiem, że chyba jest w produkcji i kiedy się on pojawi, nie wiem. Mangi wychodzą co 4-6 miesięcy, więc troszeczkę czekać na nie trzeba. To też nie jest seria, która ma 10 tomów. Z tego co wiem, że ta manga ma chyba 7 lub 6 tomów. Nie jestem pewien, ale gdzieś koło tylu. No i jeszcze czwartego tomu nie ma. Bardzo czekam, aż kiedy w ogóle wyjdzie. Właśnie teraz już wam powiedziałem, ile tych tomów jest, a teraz przejdźmy w ogóle, dlaczego ten odcinek powstał. A to dlatego, że na kanale, jak już mówiłem na początku kanału, chciałem założyć kanał nie tylko o anime, ale też o mangach, więc nie wiem, jak tę serię nazwę, ale będzie seria poświęcona stricte po prostu dla mang, o mangach, etc. Będę tam robił jakieś recenzje, jakieś moje subiektywne opinie na temat jakiejś produkcji, jakieś fajne ciekawostki o mangach, różne inne rzeczy. Nawet będzie poradnik, jak zacząć z mangami, ale do tego jeszcze długo, zanim ogólnie taki poradnik nagram. I różne takie inne rzeczy, które mam nadzieję, że wam się spodobają. No i tyle w zasadzie. Będę robić też jakieś jeszcze inne fajne serie, ale na razie właśnie ta nowa seria z mangami na moim kanale już jest otworzona. Nie wiem, jak już mówiłem, już nie wiem, jak ją nazwę. Niemniej jednak dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ja się nazywam Jopeczek, zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Naprawdę byłoby mi miło, jakby każdy, kto zobaczył ten film, zostawił łapeczkę w górę. Polećcie ten film znajomym, chłopakowi, dziewczynie, koleżance, koledze, nie wiem, komu, nauczycielowi, whatever, komu tam chcecie. Będzie mi bardzo miło. Niemniej jednak dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jak wspominałem, jestem Jopeczek. No i do zobaczenia i cześć.